Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wstrzymujący. 14, tak. 8. Plus 2, 3, 4, no i jest 20. 8. Proszę czytać. Uchwała nr 35 Rady Gminy Góra Wszystkopolska z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawy przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Góra Wszystkopolska. Na podstawie artykułu 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 66 ustępu 3 statutu gminy Góra Wszystkopolska, Rada Gminy Góra Wszystkopolska uchwala, co następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z przeprowadzonej w dniu 18, 22 i 15 maja 2013 roku kontroli w Urzędzie Gminy Góra Wszystkopolska w zakresie wybranych inwestycji gminnych zrealizowanych w 2012 roku przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wyjaśnieniami wójta gminy dotyczącymi przepustu na drodze w Majkowie Dużym oraz rewitalizacji. Oraz wykreśla się. Tak, wykreśla się. W Majkowie Dużym. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wykreśla się punkt 3. Ale to będzie paragraf? Nie, to w tym samym. Punkt 3. Wniosków pokontrolnych. I teraz przegłosujmy. Nie wiem, kto mógł głosować. Nie dało uchwała. Całą uchwałę z wykreśleniem tego punktu trzeciego. Kto zajmie się w drugim półroczu przedstawionego protokołu? Kto jest za? Kto jest przeciw? 13 za. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Nie, proszę, zgadza się. Dobrze, dziękuję. Szanowni radni, mam prośbę. Proszę wyjąć sobie komóreczki, położyć i wyciszyć. Położyć, żeby widzieć, jeżeli pilna rozmowa, można jej się porozmawiać. 10 minut przerwy na uspokojenia. Szanowni Państwo, przechodzimy do dalszych obrad, czyli do punktu 4. Ja wiem, który to podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 13 rok. Bardzo proszę pana skarbnika. Myślę, że króciusieńko, szeroko było już omówione. Proszę Państwa, jeśli chodzi o uchwałę w sprawie zmiany budżetu w budżecie gminy na rok 2013, proponuję przejść do uzasadnienia i tutaj mamy opisane, co chcemy zmienić. I tak mamy zwiększenia w planie dochodów dotyczących wpływów z usług. To jest za sprzedaż wody z ujęcia Paszynowice, 120 tysięcy. Tutaj mamy taką sytuację, że jesteśmy współwłaścicielami ujęcia wody w Paszynowicach i jeszcze oprócz nas to gmina Wołchatów i Cupi. Chodzi o to, że tamte gminy kupują tą wodę i nam za nią płacą. I chodzi o to, żeby również taką samą tutaj relację wprowadzić w stosunku do gminy Góra Wszystkopolska. Produkcja tej wody na rynku Paszynowice kosztuje 79 groszy. My ją jakby kupimy, a z drugiej strony będziemy mieli zapłatę no, poprzez to, że tam ludzie odkupują, no to dokonują wpłaty. Także będzie po stronie i dochodów, i po stronie wydatków 120 tysięcy. 25 tysięcy chcemy zwiększyć wpływów z odsetek z lokat terminowych. Tutaj pierwotny plan z tego tytułu był 100 tysięcy, ale z uwagi na to, że już udało go się, można powiedzieć, wykonać, bo mamy około 7 milionów złotych na lokatach terminowych i po prostu w ciągu najbliższego miesiąca tych odsetek będzie więcej i tutaj spokojnie można zmienić plan.
Dalej mamy wpływ z różnych dochodów, środki z PZU na zadania prewencyjne dla szkół. Tutaj konkretnie szkoła w Woli Krzysztofowskiej, właśnie ten zespół szkolno-gimnazjalny w Woli Krzysztofowskiej dostał 2800 zł z PZU na takie działania prewencyjne, głównie chodzi o jakieś tam maty poślizgowe. Na poprzedniej sesji mieliśmy dla tych szkół innych. Także to wprowadzimy do budżetu. I tutaj mamy dalej, zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne, rozbudowa sieci kanalizacyjnej 20 tysięcy złotych. I tutaj mamy do czynienia jakby z dwoma sytuacjami. W poprzedniej sesji myśmy powiększali na zadanie wykup sieci kanalizacyjnej, to jest od ludzi, którzy sami wybudowali, a tutaj pieniążki przeznaczymy na rozbudowę, a więc na sytuację, w której my sami musimy tą sieć rozbudować. Chodzi się od rury, która idzie w ulicy do studzienki i na dzisiaj takich sytuacji jest 8. Natomiast od studzienki już tutaj bezpośrednio do domu każdej prywatnej. I to 20 tysięcy. Dalej mamy Państwa budowa placu przy domu ludowym w Krężnej, projekt. Dzisiaj mamy taką sytuację, że przed tym domem ludowym w Krężnej, z uwagi, że to jest na skrzyżowaniu, nie ma miejsca praktycznie do parkowania. Po drugiej stronie drogi jest działka gminna ogrodzona i tam po prostu ten plac poprzez wykonanie jakichś tam wstępnych projektów utwardzimy po to, żeby udostępnić te miejsca parkingowe. Trzecia sytuacja dotyczy modernizacji wyposażenia domu ludowego w Stratewie. Pierwotnie w budżecie na to zadanie mieliśmy 90 500 zł. Po przetargu wyszło, że najtańsza oferta to 94 700, było ich 7. I te 20 tysięcy pozwoli to zadanie zrealizować. W sumie będzie 110 500, do tych 94 700 dojdzie inspektor nadzoru i być może jakieś nieprzewidziane wydatki. Tutaj no, z tych trzech kwot widać, że potrzeba nam 50 tysięcy. 25 mamy z tych odsetek z lokat terminowych, natomiast 25 tysięcy tutaj żeśmy zaoszczędzili między innymi na zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne, dokończenie rewitalizacji centrum miejscowości Bogdanu. To było dawane 25 tysięcy dokładane. Natomiast przełożenie tych palisad plus chodnik od strony kościoła zamknęło się kwotą około tam 13 tysięcy, więc 10 tysięcy z tego możemy zmniejszyć. Podobnie jest modernizacja żelieza budowlego w Pawłowie. Plan był 140 tysięcy, natomiast wykonanie jest w okolicach 120 tysięcy, 120 paru, więc 11200 zmniejszymy wartość tego zadania. I również modernizacja pomieszczeń szatni budynku gminnego przy ulicy Kościuszki, jest dla sportowców pomieszczeń. I tam żeśmy zaoszczędzili 1800, więc te trzy kwoty dają 25 tysięcy. I tutaj zwiększenia w planie wydatków bieżących dotyczą zakupu materiałów wyposażenia, więc to 2800 zł wprowadzamy na szkołę w Woli po stronie wydatków i 120 tysięcy na zakup z ujęcia Parzniewicka. Więc mamy i w dochodach, i w wydatkach te identyczne kwoty. I budżet, proszę Państwa, po zmianach dochody kwota 37 281 874,92 grosze, natomiast wydatki 41,093,992,16. Jeśli chodzi o pozostałe parametry budżetu i deficyt, to wszystko pozostaje na dotychczasowym poziomie. To tyle, jeśli chodzi o tą uchwałę w sprawie zmiany budżetu i budżetu gminy na rok 2013. Proszę bardzo. Co pytanie do Pana Skarbnika? Chciałbym, żeby Pan przybliżył tą rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Czego to dotyczy? To dotyczy, wiem, że jest 8 przypadków i na przykład ktoś deklarował chęć przystąpienia do podłączenia, do rozbudowy tej sieci, natomiast na przykład w projekcie to nie zostało ujęte.
No i jesteśmy jakby zobowiązani to po prostu... Umowa została podpisana. Wybudować. To taki główny, ale... jakby główna przyczyna. To jest błąd projektowy? To znaczy... Nie można nazwać tego błędem projektowym. To po prostu się w projekcie to nie znalazło. Z tego względu, że no były jakieś tam niedomówienia pomiędzy właścicielami, nie było akceptacji zgody właściciela i dlatego projektant tego po prostu nie uwzględnił. Także należy się dopatrywać się winy również po stronie mieszkańców. To wymaga mało szerokiego wyjaśnienia. W każdym razie no, nam zależy na tym, żeby ta kanalizacja dotarła do jak największej liczby mieszkańców, no bo to wiadomo, że obniży nam tutaj koszty funkcjonowania, no i żeby wszyscy byli potraktowani jedną miarą. Stąd decyzja, że od tej sieci, która idzie w ulicy do tej studienki, to jest traktowane jako sieć i to jest po stronie gminy i to chcemy. Ale te przypadki to są na terenie... Przyrządów i również były takie sytuacje w Woli Krzysztopolskiej. Też mieliśmy bardzo dużo problemów, bo ludzie również najpierw podpisali umowy, a potem się z tego wycofywali. Problem nasz dotyczył no właśnie umowy podpisanej z urzędem marszałkowskim. No ale czy ja dobrze myślę, jeżeli była projektowana taka kanalizacja, to do każdej nieruchomości, czyli do każdej takiej posesji, czy ktoś chciał, czy ktoś nie chciał, to powinien być ten przyłącz chyba wykonany. Nie. To było przede wszystkim podróżowane. Dlatego między innymi z tego powodu, że mamy pas drogi, to co w pasie drogi możemy robić według własnej woli. Natomiast idea była taka, żeby ludzi to jak najmniej kosztowało, więc wchodziliśmy pod budynki, a teren pod budynkiem najczęściej znaczy jest własnością danego człowieka i tutaj, na tym terenie. Chodzi mi o to, ten jest pas ruchu drogowego i kanalizacja idzie w pasie ruchu drogowego, to te przyłącza do każdej, do granicy, to powinny być chyba naniesione, bez względu na to, czy ktoś wyraził zgodę, czy nie. Nie. Przede wszystkim... No tam w większości... Nie mamy obowiązku, właściciel nie ma obowiązku podłączyć się pod kanalizację. To jest punkt wyjścia. W związku z tym, że ubiegaliśmy się o dofinansowanie i trzeba było wykazać tak zwany efekt, czyli po wykonaniu tej kanalizacji muszą popłynąć ścieki. W związku z tym prowadziliśmy rozmowy z właścicielami w zakresie wykonania tych przyłączy. I była możliwość pozyskania pieniędzy na przyłączy. I były najpierw podpisywane z mieszkańcami tak zwane umowy przeniesienia rzeczy przyszłej. I tu była de facto zgoda wyrażona i następnie projektant to projektował w oparciu o te umowy. I z różnych przyczyn również po stronie mieszkańca, po stronie właściciela, to nie zostało uwzględnione w kanalizacji. Na przykład projektant zostawił wezwanie, zaprosił, żeby uzgodnić. No ktoś tam unikał tego, prawda? No i w końcu czas się skończył, projektant po prostu uwzględnił tylko te przyłącza, na które miał uzgodnienia z właścicielem. I potem w trakcie realizacji po prostu te osoby się do nas podezwały, no bo umowę mają podpisaną. No i oczywiście przerzucanie piłeczki, kto jest winny i tak dalej. Ale w związku z tym, że my umowy mamy podpisane, także musimy te przyłącza wykonać. I teraz jeszcze jedna kwestia, bo to co pani mówi, że do granicy. Trzeba żeby się skupić na definicji przyłącza. Co to jest przyłącze? Przyłącze to jest odcinek od domu do pierwszej studzienki, a ta pierwsza studzienka może być pod budynkiem. Czyli od studzienki do kanalizacji to jest sieć. I myśmy uzyskali zgodę od właścicieli na to, żeby tą sieć również wykonać na ich działce. I dlatego, żeby zachęcić tych mieszkańców do podłączania się,
No to z tymi przyłączami wychodziliśmy, mówiąc kolokwialnie, pod same domy, budynki. Natomiast na zarzut pani, że nie do każdej działki, to nie, bo jeśli działka jest niezamieszkana, jest kawałek pola i to jest na przykład, nie wiem, jeden ma 18 metrów, a drugi 30, no to w którym końcu, nie? Więc to po prostu no, siłą rzeczy odpada. A więc tam, gdzie było zamieszkane, gdzie ktoś uzyskał pozwolenie na budowę lub wyraził taką po prostu wolę, to to było z tego. Natomiast tam, gdzie były puste działki, nie robiliśmy tych trójników czy tego. Z uwagi na to, że nie wiadomo, czy będzie stał dom, gdzie i tak dalej. Czyli kiedyś w przyszłości? No, będziemy kopać i robić tak jak... Proszę Państwa, a propos tych trójników jeszcze, bo oczywiście mieszkańcy też tak nalegali, bo nie ma trójników, nie ma dojścia do niezabudowanych działek. Gdybyśmy poszli w tym kierunku, to byśmy również zrobili krzywdę temu właścicielowi. Bo ten właściciel nie wie, jaki będzie w przyszłości budynek i z której strony będą odpady, ścieki. I dlatego moglibyśmy wykonać ten trójnik, a potem po wykonaniu projektu okazałoby się, że niestety ten trójnik to powinien być 5-10 metrów w prawą czy w lewą stronę. Także nie było sensu, bo gdybyśmy wykonali ten trójnik, to ten właściciel potem musi do tego trójnika się dokopać. A jak nie ma trójnika, to jest prosta sprawa. Przecinamy rurę, stawiamy trójnik i proszę bardzo. Jest tam, gdzie być powinno. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są pytania? Proszę. Znaczy ja mam tylko taką małą informację, bo tam generalnie to z mojego terenu dotyczy się do tych osób, które właśnie prawie 8 osób, nie 8 osób, które z tego. I ja na przykład znam bardzo dobrze trzy przypadki, które jeden to tam blisko mnie i tam osoby wyraziły zgodę na to przyłącze, na przeniesienie rzeczy przyszły, tak się fachowo nazywała. Później pracownik gminy przeważnie dochodzi, uzgodnili to z tym pracownikiem, w którym to miejscu ma być przyłącze. Teraz jedna osoba tam blisko mnie mieszkająca, nawet teoretycznie kiedyś czekała tam, bo mówi, niby mieli przyjechać, kopać, podłączać to wszystko,